1 października w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbyła się 13. gala piłkarska, podczas której podsumowano 15. sezon Bosco Cup. Piękny jubileusz, czego dowodem jest też również ten puchar, który wywalczyła nasza reprezentacja. No właśnie, nie za każdym razem, nie co roku, nie co sezon jest zgrupowanie i reprezentacja. No ale ten puchar właśnie potwierdza, że ten sezon był wyjątkowy. Mówimy, już był, chociaż jakby ta sama gala o tym przekonuje, ci wszyscy ludzie zgromadzeni. To też jest piękny obraz tego, co już za nami, co już historią, co już stało się naszym udziałem, i musimy powiedzieć jedno, że to był fantastyczny sezon i szkoda, że się kończy. Liczymy na to, że 16 będzie podobny, a może i lepszy. No właśnie, zawsze takim oficjalnym, uroczystym podsumowaniem jest ta gala piłkarska turnieju Bosco Cup. Jakieś nowości podczas tej gali? Oczywiście, bo nowa kategoria, bramkarz roku, więc nowa kategoria, i myślę, że to też niech będzie zapowiedzią tego, żebyśmy coś dalej nowego wprowadzali, żebyśmy się nie zatrzymywali, tylko co sezon to nowe elementy wprowadzali. No i oby ich było jak najwięcej, a to myślę też będzie powodowało, że nowi zawodnicy, nowe drużyny będą chciały grać w turnieju Bosco Cup, że ten turniej nie jest zwykłym turniejem, on jest po prostu wyjątkowy. I nie mówię to dlatego, że ja go wymyśliłem, ja go organizuję, bardziej nie tylko ja jako osoba, ksiądz Marcin Pomper, ale jako ten, który też założył Stowarzyszenie Persette, bo Stowarzyszenie Persette jest głównym organizatorem turnieju i z całego serca im wszystkim dziękuję, tym wszystkim członkom stowarzyszenia, bo bez nich nie zrobiłbym żadnej rzeczy w tym turnieju. Są kochani, fantastyczni. No i z takimi ludźmi to można robić takie dzieła, więc dziękuję im z całego serca. No i oczywiście to nie jest zamknięta droga do tego, żeby do nas dołączyć, tylko każdy może dołączyć do organizacji naszego turnieju i włączyć się w to piękne dzieło, które dzisiaj kończymy, bo jeden z sezonów. Ale to taki profesjonalny turniej, bo wy się rozkręcacie, a w tym roku nawet na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. To takie spełnienie marzeń. No właśnie, spełnienie marzeń, jak nasza redakcja zanotowała na stronie internetowej. Takie było moje marzenie, żeby właśnie reprezentacja grała na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Myślę, że to piękne przeżycie dla tych chłopaków, którzy jak wyszli, zobaczyli ten stadion, 500 osób na trybunach, doping, skandowanie ich nazwisk. To było coś fantastycznego i oby takich chwil było jak najwięcej. Podczas gali nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości oraz modlitwy. Ważnym punktem programu było przyznanie wyróżnień i nagród. Podsumowania, felietony i statystyki przygotowała redakcja Bosco Cup. Tytuł ambasador Bosco Cup powędrował do państwa Moniki i Wojciecha Bujarków oraz do Michała Bożka, prezesa firmy Ustronianka. Najważniejszą częścią gali było rozwiązanie plebiscytów, m.in. na opiekuna roku, bramkarza roku oraz piłkarza. Złoty but trafił do Szymona Kubiczka. Ciężka ta statuetka? Trochę waży, no. No ale jest radość właśnie, że wiesz, jesteś tym najlepszym piłkarzem roku? No oczywiście, że jest duża radość, no jest to wielkie osiągnięcie, tak, no pracowało się na to cały sezon, więc no bardzo się cieszę i no jest to coś wielkiego, nie? Powiedz jeszcze, jaki to był sezon? Drużynowo bardzo udany, no brakło niestety wygrania Superpucharu, no niestety musimy uznać wyższość obszarów, no ale zagraliśmy naprawdę dobry mecz, brakło trochę szczęścia, ale oceniam, no naprawdę byliśmy świetną drużyną, na Mistrzostwach Polski też to pokazaliśmy. No i to jest ważne. Jeszcze mi powiedz, jak wam się grało na tym Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, bo tu już to się przewijało dzisiaj wielokrotnie. Jest to wielkie przeżycie, naprawdę do końca swojego życia będę to pamiętać, zagrać na takim stadionie, gdzie występuje pierwszoligowiec, no kiedyś ekstraklasa, ale no stadion naprawdę, kiedy tam weszliśmy, to wszystko, no to jest na najwyższym poziomie, tak? Powiedz mi, swoją przyszłość wiążesz właśnie z piłką nożną, ze sportem? Przyszłość? Myślę, że no jeśli pójdzie wszystko tak, jak ma być, no jeśli będę dalej trzymać formę, jeśli będę dalej grać, myślę, że no może się uda. Pod koniec spotkania nie zabrakło wspólnych, pamiątkowych zdjęć, między innymi reprezentacji Bosco Cup. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.